Siemaneczko, cześć czołem, Czeski z tej strony, gramy znowuż w Vampire Survivors. Ciekawe twórca właściwie, nie poprzestał na wersji 1.0 i cały czas coś dodaje, cały czas ulepsza, cały czas, jakby to powiedzieć, no, content dodaje, jakiś nowy sekret też dodał, jakieś nowe efekty, coś tam jeszcze, o, a to co to? Boon? Marabio? A. No chyba tym czymś nie graliśmy nigdy. Ja bym chętnie w takim razie spróbował sobie zagrać tym czymś. Nawet nie ma nazwy żadnej. Marabio Bums. Okej. W takim razie jedziemy. No i co ciekawe, no tutaj mamy wszystko już odkryte. Nie mamy tylko tych strefy kości. O! Jeszcze nie odkryto. Tu jest coś nowego, co my jeszcze nie odkryliśmy. Czy spróbowalibyśmy znowuż tę strefę kości? Zobaczmy z naszym nowym kolegą. A co? Niech będzie świecznik. Noże się za nami kręcą. Czosnek. Weźmy. A, te noże tak już bardzo za nami robią ścieżkę. Ciekawa postać. Nie powiem, że nie. A, weźmy czosnek oczywiście od razu. Ciekawe. Tu bym nie chciał raczej nic kupować, bo ja sobie kasę zostawiam na... A karwasz niech będzie. Zwiększa prędkość pocisków. Ciekawe, to też może działać na te noże tutaj. Cyk. Proszę bardzo. Pumarola oczywiście od razu. Chociaż Tom. Runtracera też bym oczywiście sobie zabrał. Pustą księgę może od razu, bo to pusta księga to jest coś pięknego zawsze. Czy byśmy od razu poszli na tą znak zapytania, spróbować tą kulę, bo... Patrzcie, mamy teraz taki zasryw tymi nożami, nie? I może by to tak tą kulę naszą striggerowało, żeby tymi nożami dostała. Tak mam ciche marzenie. Ją tymi nożami zaciupać. Te noże działają ciekawie, ale... O, duplikator, duplikator to jak najbardziej. One tak działają dosyć ciekawie, te noże, tylko że... No właśnie, tylko czy one są... Aż tak... Może jakbyśmy tak chodzili z zygzakiem, patrzcie, no to te noże faktycznie latają wtedy na wszystkie te, nie? Na wszystkie... we wszystkie kierunki, o! Ale czy to jest aż takie... A niech będzie nóż. Jak już wszędzie nożami... Nie wiem, czy my rzucamy tymi nożami, czy nie. Tak jakoś... Właśnie, tylko teraz pytanie, jak ten tymi nożami... Czy my rzucamy więcej tych noży, jak się ruszamy? Bo nie jestem pewny, czy to czasem właśnie nie działa w tą stronę, nie? Czosnek sobie zapuśćmy. Możemy chyba to nawet... Przeczytać opis, czy nie? Chyba nie za bardzo. Trudno się mówi. Ale kurczę, ta postać, nie wiem czy ona się... Nie, ona nie mogła się teraz pojawić, bo... Teraz z tego co patrzyłem, to na pewno jest nowy sekret. Ale... Na pewno nie, jeśli chodzi o postać. Weźmy sobie czosnek oczywiście.
Czekajcie, czekajcie, bo tutaj ta kula gdzieś tutaj będzie sobie latać. O. Dobra, poczekajcie, bo tu jest jeszcze mi jakiś boss dręczy. O, jest kula. O. Ta kula mnie trochę pomerdała. Co ciekawe. Gońmy kule. Nie wiem, czy ona zbiera te szkielety przed sobą? Mi się wydaje. Czy jak ja będę niszczył te szkielety przed tą kulą, to mi to coś da? Wow! Właśnie nie jestem pewny co do tego. Jak ją rozłupać? O Jezus. Zaraz ona rozłupie mnie. Czekajcie, jakbym tak obok niej szedł. I ją cały czas tam dziabał czosnkiem na przykład. No w sumie nie tylko czosnkiem, nie? O, przyspieszyła teraz. A świętą wodę jeszcze, jakbyśmy do tego dołożyli. Dobra, ona tutaj teraz, o, jakbyśmy ją tak troszkę... O ty gnoju, chodź tu, kulo niewdzięczna. Dobra, teraz będziemy chociaż zbierać te ekspy. No, padaj, paskudnico. Dobra, nóż? Ej, właśnie, patrzcie, czekajcie. Czy ja mogę nią tutaj walić, tak? O! Po prostu. No, lecą przez nią. Ale ona się robi chyba coraz większa, nie? Czy mi się wydaje? Nie wiem, czy ja ją mogę rozwalić faktycznie? Jak to działa? Bo ona się robi coraz większa. Tylko nie wiem, czy to się robi ona coraz większa, bo ja ją biłem, czy ona się robi coraz większa, bo jakby coraz więcej też obrywała. Kurde, no ja nie jestem w stanie tutaj przeżyć. O. Ona się robi... za duża. O nie no, odejdź ode mnie czachy. No nie. Zobaczcie, jakie tu się wielgachne robi. Dobra, weźmy sobie jeszcze to. No nie. Dobra, idę wśród noży.
No nie, ja nie jestem w stanie tutaj przeżyć. Ja serio. Ja tutaj zaraz zdechnę. Może niepotrzebnie to robię w hyperze? W sensie tym... No... What the fuck is wrong with this... ball? Pancerz może sobie weźmiemy w takim razie? No przecież to jest jakieś... No co tu się dzieje? Dlaczego ta... Dlaczego ta kula jest taka duża? Dlaczego ta kula rośnie? Jak tą kulę pokonać? What the fuck is wrong with this fucking big kula? Dobra, spróbujmy jeszcze raz Marabio, ale wiecie co, ja sobie chyba wyłączę tym razem Hypera. Spróbujmy ataki, o. I weźmy sobie wskrzeszenia, o. O. O Jezus, jakie to jest teraz wolne. O matko jedyna. Może sobie ognistą wróżkę? Ten, różdżkę? Bo... Ognista różdżka by... O Jezus! Ja już tak dawno nie gram na normalnym trybie, że... To jest faktycznie mega wolne. Cyk. Właśnie, z tego co widzę... nie wiem, czy to będzie dobry pomysł z tym nożownikiem jako gościem na tą kulę. Bo z tego co widzę, to on tak dosyć... On puszcza te noże po prostu idąc, nie? Jeżeli ja się zatrzymam, to tym samym te noże się zatrzymują. Znaczy one strzelają, ale już nie tak często, tak w takiej ilości jak oczywiście normalnie. Cyk. Ominięty. Bicz. No nie, kurczę, by się przydał jakiś... A, mogę zmianę jeszcze zrobić. Cyk. Pusta księga. Tak. Gdzie jest kula? Kulka mocy. O, jest. Kiedy te noże strzelają? Bo nie jestem dosyć pewny w tym momencie ich. Nie będzie ogień. Ogień mocy. Nie jestem pewny co do tych noży teraz, kiedy one nam walą. Może ten lancet zegarowy. To byśmy przynajmniej... Ciekawy też, jak wygląda. Biblia Króla? W sumie, jakbyśmy ją dobrze rozwinęli, to mogłaby nam się
dosyć przydać. Jezus Maria, ale ta Biblia to powoli lata tutaj. Jezus, wyłączenie tego hyper mode to faktycznie jakiś... Tiramisu, może żebyśmy przeżyli to. O, może krzyż by nam się przydał tutaj. Jezus Maria, tylko jak ja będę... Wiecie co najgorsze, że tutaj nie ma leczenia w tej, na tej mapce, nie? Pusta Biblia, niech będzie. Jezu, to wszystko jak w jakimś spowolnionym filmie tutaj teraz działa. No tutaj niby jest coraz większa ta kula, nie? O, super. Nie ma to jak wpaść na kulę, która ci zjedzie prawie całe hapsy. Dobra. Dobra. Zaklinacz. To byśmy mieli już oczywiście do Biblii. Jezus Maria, to wszystko jest w jakimś spowolnionym tempie. Czy to fakt, naprawdę ten normalny tryb tak działa takimi wolnymi strzałami? Bo to coś aż za wolno idzie, nie wiem, czy to jakiś efekt się tutaj nie wdarł. Czosnek, pomarole pierw sobie weźmiemy. Czosnek będziemy chcieli oczywiście. Ale pomarola jest na tyle dla mnie ważna. Aha. Tylko co mi po tej pomaroli, jak ja zaraz tutaj... Pentagram. I... Nie zależy na tym, żeby tu było jak najwięcej tych szkieletów właśnie, tylko odwrotnie rzecz biorąc. Fajnie jakby właśnie został czasami... Byli oni niszczeni przez pentagram. No dobra, to mamy teraz mniej więcej taki zestaw. Wow. Ale może teraz przynajmniej się uda nam... O! Czekaj, kula! Poczekaj na mnie! Nie, tylko że teraz nie mam czosnka. I do mnie teraz, kurde, walą te. O. Syk. O nie. O nie. O nie. O nie. Ja nawet na takim slow mode przegram z tą kulą. Czy to jest uczciwe? Oczywiście, że nie. Dobra. Krzyż na drogę. Zawsze się przyda. Bo krzyż tam przynajmniej... O Jezus! Panie! Panie pentagramie! Pora wstać! Ewolucja, koniczyna. Dobra, niech będzie. No przecież ja tutaj zaraz zginę! No przecież sobie jaja robią! Jak ja mam tutaj przeżyć? O, dobrze. No nie, no... Ja nie jestem w stanie tutaj przeżyć. Są jakieś jaja tutaj. Dobra. Weźmy sobie może więcej ognia. Też nie wiem, czy pomarola by się bardziej nie przydała, żeby mnie tutaj leczyć.
ciągle idę z tymi nożami, nie? O kurde! O kurde! Proszę... Nie... Przepuścić. Jak, na razie jak idę z tymi nożami, nie jest źle. Prowadzę świętą kulę waszą. Weźcie się odpitolcie. No nie, nie przeżyję. O, dobra. No nie, 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 to jest za blisko mnie. Zaklinacz. Nie wiem, no może się jakoś uda. Ile jest szans wskrzeszeń, to jest ciekawe. Dobra. Pusta księga. Dobra. To ciekawe. Tylko muszę wyjść stąd, bo już nie daję rady. No nie. Jak ja wychodzę poza tych noży, to one mnie... Dobra, muszę jakoś to ogarniać, te noże, żeby one strzelały w różne strony. Duplikator może? Gdzie więcej? Dobrze. Dobra, ale ta kula tu by mogła już trochę przystopować z tym rośnięciem. Tak? Wiecie. No chyba starczy, nie? No nie, no ja tego nie przeżyję. Tiramisu. Dobra, przynajmniej będę miał jedno wskrzeszenie. Ta. Na pewno. A. Mhm. Dobra. Tam, gdzie zamarznięte są, przynajmniej mogę. Kula. DJ Kula daje fula. Dobra. No, ale to... Czemu ta? Czemu ta kula ciągle rośnie? Czy ją się da pokonać? Niech ktoś mi to powie. Bo ja już mam pewne wątpliwości co do tej kuli. O nie, no jeszcze tutaj dołączyła śmierć. Ale dobrze, że mamy w takim razie... Nie wiem, czy ta kula nie wciągnęła tej śmierci czasem. Dobra, różdżka. O! Czyżby to teraz w drugą stronę szło? Ej, kula, czekaj. Nie świruj. Krzyż. Dobrze. Dobra, tylko że ja teraz tej kuli nie dogonię. Najlepsze jest to, nie? Może teraz przynajmniej trochę expa pozbieram. No ale no nie, no przecież to jest jakiś kurde joke.
Pierdzielony joke. Dobra. A ja może ja muszę wytrzymać do końca z tą kulą? Czy o co tu chodzi? Dobrze. O, jeszcze tam skrzynka została. Randomazzo. Ciekawe tylko dostaliśmy. Pieniądze. Zabójca gry zatrzymuje przyrost. No tu po. Tu, o, co? Nie. Nie, 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 nie. To tak. Dobra. Spróbujemy sobie teraz pozbierać jak najwięcej też jakiejś lepszej ognistą różdżkę na przykład. Ciekawe, ja nie będę miał do tych. Prawie żadnych nie będę miał tych ewolucji. Bo ja tak to robiłem. Pod uwagę biorąc. Czekaj, gdzie jest w ogóle ta kula? Poszła sobie. I trochę. I tam dalej trochę. Ognista kula. Daje fula. Będzie ciężko bez ewolucji tutaj cokolwiek zrobić, nie? Z drugiej strony, no zależy nam tylko na tej kuli. O ile ją można w ogóle pokonać, bo coś mam. Zaczynam mieć wątpliwości co do tego. Tak, jakoś. Nie wiem czemu, tak jakoś mnie naszły wątpliwości pewne co do możliwości rozbicia tej kuli. Nie, ta kula daleko. Ale idźmy w tą stronę. O, jeszcze te się pojawiły. Latające. Kurde, no nie wiem, bo zaczynam się obawiać, że ja będę musiał wyłączyć, znaczy zrobić znowuż sobie respek postaci. W sensie takim, że będę musiał te klonty pościągać sobie. Bo ja miałem chyba przedostatnie kropki już na te klątwy włączone. Ale widzę, że ja po prostu tutaj sobie nie daję zbytnio rady. I o ile może daję sobie rady jako z tymi szkieletami tutaj zsielać, o tyle mnie bardziej interesuje ta kula tutaj. Co? Co z nią jest tak naprawdę związane. Pusta księga. No kurde, coś przeze mnie przebiegło. No, ta kula jest coraz większa. To na pewno. I teraz pytanie, co nam to daje, że ona jest coraz większa? Czy cokolwiek nam to daje, nie? Duplikator, nie wiem. No pkulo, rozbij się. Nie bądź świnią. Kulo. No weź. No nie bądź taka. Kulko, kochana. O, cyk. O. Fajnie, że nam tam wypadła skrzynka. Tylko
Nam to w tym momencie nic nie daje za bardzo, ta skrzynka. Naprawdę? Nie no, ta kula tylko rośnie, nie? Ona tylko rośnie i rośnie. Ona nam nic nie daje. Znaczy, nie wiem, czy ja ją mogę pokonać. Kula! Nie świruj! Dobra. No nie, no serio? Serio ona tutaj jeszcze? Halo! Kulko! Nie świruj. Ja może mam wskoczyć w tą kulę i tam zginąć w tej kuli? Nie wiem, teraz mi przychodzą takie jakieś głupie pomysły, ale... Zaczynam mieć wątpliwości, że ta kulę się da pokonać, że trzeba z nią coś zrobić innego. I teraz jej nie dogonię, nie? Jak w drugą stronę idzie. No właśnie. Padać, szczury lądowe. Teraz mogę na pewno pozbierać sobie expa, który tutaj wypadł po drodze. O! Tu jeszcze widzę. Mamy jakiegoś kościotrupa, co nam skrzynkę powinien dać. Tylko czy my chcemy go teraz ubijać? Gdzie on jest w ogóle? Nie wiem. A, jest tam, biegnie. Dobra. Dobra. Dawaj, skrzynię. Łajzo. Na pewno do ewolucji będę miał krzyż i Biblię, tylko Biblię muszę jeszcze jedną sobie przeczytać. Nie no, dobra, teraz nam w miarę idzie na tym normalnym, nie hyper modzie. Tylko najbardziej mnie martwi to, że ja... Dobra, zbieramy expa. Dobrze. Znaczy może nie dobrze, bo cały exp poszedł się rypać. Ale dobrze pod tym względem, że trochę mi to oczyściło atmosferę. Cyk, cyk, cyk. Dobra, mamy to. Zmiana. Biblia. Dobra. Ja teraz powinienem dostać ze skrzynki. Dobra, dawać mi to w skrzynkę, kurde. Tak jest. Ewolucję przynajmniej jednej broni, nie? A jakie płomienie mamy? Ale dosyć wolno to lata. O nie, o nie. Wszystko mi poszło się rypać. A przynajmniej tam, gdzie nam zamraża, to możemy sobie spokojnie przechodzić. To jest jeden z tych plusów tej lansy. Oh no! Dobra, idziemy tutaj. Dobra, pentagram. Mam was, wise. Louise. Dziękuję. Dobra, czekajcie, bo ja tutaj jestem w jakimś poczasku. Pentagram. Chociaż krzyż mogłem. Dobra. Zaraz w ogóle padnę. Nie wiem, czy ja jeszcze mam te.
tiramisu do wskrzeszenia. Mam nadzieję, że tak. Krzyż. Dobra. Dobra. Pentagram. Dobra. Krzyż. Tiramisu. Dobra. Lancet. O, idzie kolejny mini bosik. Kurde, ta lansa jest dobra, nie? Cyk, dobra. Mamy to. Czy nam się... Tak. Krzyż nam się zewoluje. O, jest. Kula. Która chyba nas trochę chciała ominąć. Ale my pamiętamy. My cię pamiętamy, kulo nieczysta. Ty gnoju, ty uciekasz mi. Co to ma być? No właśnie. Dobra. O, widzę, że towarzystwo się zbiera wokół mnie. DJ Kula, daje fula. No, jesteś tu. Mam cię, gnoju ty. Nie będziesz mi tu uciekał. Weźmy sobie teraz może pomarole. Dobra, czekajcie, bo ja muszę tak, o. Mniej więcej tutaj. No i co? Z tą kulą. I ona cały czas rośnie, tak? Rozumiem, że rośnie. Rośnie, rośnie i rośnie. Dobra. Przeszedłem. I kurde. Paślaku jeden. Weź ty przestań mi tu rosnąć. No przecież ta kula to jest coś przegięcie. Lance. Niech będzie. Niech mi ktoś powie naprawdę, czy tą kulę można pokonać? Czy ona po prostu jest forever and ever big one? Dobra. Ja nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. Co jest z tą kulą nie tak? Nie wiem. Albo mi... Jeżeli mi się nie uda oczywiście jej pokonać. Bo jeszcze też zobaczymy, co się stanie, jeżeli... O ile przeżyję. Co się stanie, jeżeli ja z tą kulą dojdę do 30 minuty? To raz. A druga rzecz, no jeżeli jej nie pokonam, jak dojdę do 30 minuty i nic się nie stanie, no to ja teraz się zastanawiam, co ja robię źle. I
Możecie wtedy mi dać znać. O kurde. Dobrze. Przebiliśmy się. No nie, teraz ona idzie w drugą stronę. No nie, no teraz to ja będę miał przykropane. No dobra. Mocy przybywaj! Amen! Dobra, weźmy sobie jakieś jedno wskrzeszenie jeszcze. Dodajmy. Nie, dobra, bo tu się robi ciasto. Dobrze. Dawać mi tu. Nie, no ja po prostu też nie przeżyję, wiecie? Mi się wydaje, że ja po prostu nie przeżyję też do końca, niestety. Dobra, może leczenie sobie weźmiemy lepsze, skuteczniejsze, to może mi coś to pomoże. O, proszę tutaj Lexpa. O, tak. O! Cyk. Paniczynka następna. Gdzie ja tutaj się też nie skupiałem za bardzo na... Niech będzie po murala. Nie skupiałem się na bardzo za ewolucjach tych broni, których mamy, tylko to, co by mi w jakiś sposób pomogło przeżyć i spróbować pokonać tą kulkę. Ale nie spodziewałem się, że tej kulki się nie da pokonać. Aha, super. Ja naprawdę nie jestem chyba w stanie tutaj teraz tego zrobić przy tym poziomie, który mam ustawiony. A mam ustawiony duży poziom, jeżeli chodzi o klątwy. Zaklinacz. Zawsze kurczak. O, to by było. Ustawmy sobie zawsze kurczaka. To przynajmniej przy każdym levelu będziemy się leczyć. Jak tam kulka? A, gdzieś poleciała. Nie, tam jeszcze mamy jakieś, też widzę, chyba skrzyneczkę jakąś. Nie, może. Ej, patrzcie, tak teraz widzę, że... Tak, nie biega nic za mną za bardzo. Czyżbyśmy w końcu dotarli do poziomu... Ej, czemu dla mnie nikt nie biega? Trochę mnie to martwi. O! Wywołałem wilka z lasu. A raczej kościotrupa z grobu. Bym powiedział. Dobrze. No tak, tylko że ja tu... O, jak będę levelował, to mam nadzieję, że nas nic nie trzaśnie nigdzie w plecy. Kurde, no już mam mało zdrowia, nie? Ja wiem, że ja... dobra, mamy to. Dobra. Robimy to. Nie, nie damy rady. Nie, dobra, jest level. Jest kurczak. Leczy. Halo. Halo, kulko. Uspokój się. Kulko. Ja cię bardzo lubię, ale daj mi trochę odżyć. Co ty na to? Dobrze. Dobrze. Jezus Maria, kościotrupy, spierdzielać mi stąd. No nie, nie, nie. Nie, nie jestem w stanie tej kuli pokonać. Oddaję się. Chyba. Nie wiem, będę musiał zobaczyć. Albo wy mi jakąś dacie podpowiedź co do tej kuli.
Albo po prostu będę musiał gdzieś spojrzeć, co z tą kulą trzeba zrobić, no bo nie mam zielonego pojęcia. Tak więc dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia gdzieś tam w kolejnych odcinku. Nara!